filar też się wdrapali, żeby popisać, pokazać. Jedziemy na Wały Chrobrego, zjeżdżamy na ulicę, ta ulica się nazywa, która idzie tam dołem. No, ulica... Przed nami Teatr Polski i Muzeum Narodowe, kiedyś Muzeum Pomorza Zachodniego. W poszukiwaniu toalety schodzę aż na sam dół. Piękne balustrady, co z tego, jak takie zardzewiałe, jakby tu nie było gospodarza. Aż prosi się potraktować to kortaninem, a dopiero później pomalować jakąś farbą. Następny kwiatek. WC zamknięte na głucho. W święta WC zamknięte na kłódki. No ludzie, przecież nie ma w ogóle żadnej tej toi na Wałach Chrobrego. Skandal. Moja żona mnie pyta, co to jest? A ja nie wiem. Wiem, że to jest płaskownik uziemienia jakiegoś, pewnie odgromowego. A to jest rura. Tak sobie po prostu wystaje na chodnik rurka. A pewnie jakaś wodociągowa rurka. Ale co jest do jasnej cholery? Wizytówka Szczecina. Piękna wizytówka Szczecina. No i jeszcze taki kwiatek. Zakaz wchodzenia na zabytkowy obiekt. Ktoś napisał, wszedłem na to. Lipa. No i wspinam się do góry. Ale nie ma szans na toaletę. A tu jeszcze tyle schodów. A tu widzę jakiś sensowny napis. Myślę, że nie mieli tego na myśli. No i jestem już na górze. I powiedziałbym, królestwo za toaletę. No szkoda, że nie poszedłem w kierunku Odry. Tam by wysikać. I to tak całe Wały Chrobrego, żadnej tej toi. Po prostu nie ma gospodarza. Nie ma gospodarza. Jakby był gospodarz, to opłaciłby tą toję.